Dobra, zapiszmy sobie. No i dobra, jeszcze został nam relikt. Let's go, a nie let's go it, kurde. Do it, a nie do go it. No okej, nie poszło aż tak źle, chociaż wiem, że w tym poziomie jestem w stanie zdobyć platynowy relikt. Tak, szczerze powiedziawszy, mam to już kompletnie w nosie. Serio, chcę wam teraz zademonstrować ostatni poziom z ostatniego tajnego warp roomu. W sumie z tajnego, a nie z ostatniego. Co ja mam z tym ostatnim ostatnio? Sorki, że jestem taki, powiedzmy, troszeczkę dziwny teraz, ale po prostu striggerowany jestem tym, że dzisiaj na mnie jakieś takie nieszczęście dziwne spadło, więc pozwólcie, że może najpierw skupię się na relikcie w poziomie Rings of Power, a dopiero za chwilę spotkamy się przy legitnym przejściu. Okej, jak widzieliście, coś się zacięło, więc chyba na wszelki wypadek zapiszę sobie. Co wy na to? Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Ale udało nam się chociaż złoto tam zebrać i klejnot za pierwsze miejsce, co jest oczywiście jak najbardziej spoko. I w razie co zapiszmy, żeby nie było po prostu. 90%, 26, dobra. To teraz jeszcze zdobędziemy tam klejnot. Ja wam trochę opowiem odnośnie Rings of Power, bo mam co do powiedzenia odnośnie tego pięknego poziomu. I zostaną nam już tylko dwa poziomy i dwa relikty do końca gry. Czuję zapach zwycięstwa, proszę państwa. Let's do it, let's go. Więc tutaj będzie japońska nazwa poziomu i lecimy sobie z koksem. W tle, jak możecie usłyszeć, leci muzyka właśnie z Rings of Power i została ona zremiksowana w Crashu Entrance, kiedy walczymy sobie z Fake Crashem. A raczej kiedy ścigamy się z Fake Crashem, bo tego nie można w żadnym stopniu walką nazwać. Jest to poziom, który, tak jak już w Crashu 1 wspominałem, jest inspirowany grą Rings of Power. A raczej nazwa tego poziomu to jest inspiracja tej gry Rings of Power, też stworzonej przez Naughty Dog. Ale oczywiście jest ona bardzo mało znana, bo praktycznie chyba tylko hardkorowi fani Naughty Dog, którzy śledzą ich poczynania właśnie od tych NES-ów czy innych tam family klonów, to będą wiedzieli, o co chodzi. Ja akurat nie śledziłem ich od właśnie samych początków, bo ja ich śledziłem właśnie od początków, kiedy zasłynęli z takiego Yamraya, którego widzicie teraz na ekranie. Ale no, to jest w sumie jedyna ciekawostka odnośnie Rings of Power. Tu bardzo łatwo można zrobić platynowy relikt, ale szczerze powiedziawszy, mi się nie chce w klasycznym Crashu trójce tego robić. Zrobię to w Insane. O ty kurde, co to miało być? No dobra, mamy wszystko zebrane. Za pierwszym razem, ładnie poszło. Teraz już tylko zostają nam dwa poziomy i dwa relikty. I koniec, w końcu koniec! Naprawdę, ja się tak dawno nie cieszyłem, że będzie koniec czegoś, nie? Dobra, to po raz ostatni mamy wgląd. Zobaczcie sobie, jak to wszystko tutaj wygląda, bo już nie będziemy tutaj wracali. Już nie będziemy tutaj wracać. Cały Neo Core system mamy zaliczony, czyli tajny warp room. Już nie musimy wracać, nie robić żadnego tajnego poziomu, nic. Teraz ostatnia prosta do finału, proszę państwa. Panie i panowie, no to co? Lecimy sobie teraz z Backlight. Teraz tak już oficjalnie z Backlight. Crash, Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka, Uka, my children.
He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Tak, mieliśmy mały komunikat od Aku, że musimy uważać na Ukę oraz na Cortexa, bo oni są razem nieprzewidywalni. Dzięki Aku za powiedzenie oczywistości, bo ja wcale o tym nie wiedziałem, że oni są nieprzewidywalni. Skąd ja mogłem o tym wiedzieć, no chłopie? A tak naprawdę to, wiedziałem, wszyscy o tym wiedzieliśmy od początku, więc Ale w sumie może to jest jakiś powód do tłumaczenia, bo jednak nie zapominajmy, że Crash wbrew pozorom jest trochę głupiutki. W końcu to on został wkręcony w tę gierkę Cortexa w Crashu 2. Gdzie wiecie, gdzie Cortex udało takiego dobrego, miłośnego Samarytanina. Że on przecież przychodzi tutaj z tym, bo on się martwi, bo ktoś ma tutaj zamiar podbić władzę nad światem. Wcale nie mowa o tobie, Cortex, ty śmietniku jeden. I dobra, teraz lecimy oficjalnie z tamtą ścieżką. 3 godziny zaraz na nagraniu. Ale nie, obiecałem sobie 2 sesje z Crasha 3 i pomimo, że czuję już zmęczenie, a jest dopiero godzina 13:38, to nagram to do końca. Sorry bardzo, jestem zbyt bardzo uparty. Tak prezentuje się właśnie ta ścieżka zielonego klejnocika. Napastwiona nitro, nic więcej. A ta ścieżka z kolei to będzie praktycznie unikanie, w zasadzie to sarkofagu mumii, bo będzie tutaj jeden, unikanie tych igieł. No i całkiem spoko platformowanie. A ścieżka żółta to jest praktycznie... Sami zobaczcie, co to jest. Po prostu unikanie tych mumii z kolczastymi trumnami. A raczej sarkofagami w tym wypadku. A czerwona ścieżka to już po prostu jest klejnot. Szczerze, w początku myślałem, że to będzie ścieżka napastwiona tymi wężami, ale okazało się, że jednak jest tutaj pustka, tak jak w głowie deweloperów. O Jezu, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. No, tak więc sorry za tą ciszę, ale się naprawdę mega skupiłem. Nie powiem, że nie. Teraz na ślepo musimy w te nitra trafić i w tamte nitra. Ta to jest jedna z tych trudnych rund bonusowych. A jest ona trudna tylko i wyłącznie z tego względu, że tutaj mamy świetlika. Nic więcej. Spróbujmy zobaczyć, czy tutaj trafię na pasiastą. Nie trafiłem na pasiastą skrzynkę, najgorzej. Bo myślałem, że tak na ślepo trafię, ale okazało się, że jak zwykle się nie udało. Spokojnie, za dzieciaka też miałem problem z tym bonusem. Nie macie o co się martwić. Proszę bardzo, udało się bez zbędnego tutaj problemu przejść tę rundę bonusową. Choć przyznam, że miałem pewne wątpliwości. I dziwi mnie jeszcze jedna rzecz, że jest to dopiero godzina 13.
Serio, myślałem, że to już będzie, nie wiem, 14, kurde, 15. No to dopiero 13.43 jest na liczniku. Ty, a pewnie dzisiaj nie będę już wsiadał do montażu tej sesji, bo przyznam szczerze, że naprawdę odechciewa mi się. Albo pewnie zrobię to pod wieczór, bo będę musiał się troszeczkę uspokoić psychicznie. Bo psycha siada, że tak powiem, trochę przez ten, jak to się mówi, stres. No i dobra, tu byliście przy okazji przedostatnią podpowiedź Aku, więc przygotujcie się, że Gone Tomorrow będzie już ostatnim poziomem dla naszej podpowiedzi Aku, więc nasz Aku będzie mógł sobie spokojnie pójść poodpoczywać, nie będzie musiał nam biadolić o jakichś tam sprawach gameplayowych. Wyczuwam już 100%, proszę państwa, wyczuwam już 100%. Więc dobra, lecimy teraz, może od razu backlight zróbmy sobie na relikt, bo akurat to jest prosty poziom. Nie jest on jakoś super skomplikowany. Crash, jesteś bardzo blisko wykonania tego arcytrudnego wyzwania, a mianowicie teraz zapraszam ciebie do zapoznania się z ciekawostkami na temat poziomu backlight, żeby łatwiej było ci go przejść. Czeka na ciebie dużo niebezpieczeństw. Widzisz tutaj tego świetlika, który oświeca ci trasę? Musisz się śpieszyć, bo ja świetlik po pewnym czasie znika. Jeśli będziesz miał ciemno, jest duża szansa, że zginiesz, ponieważ nic nie będziesz widział i wpadniesz w przepaść. Teraz wskazówka numer 2. Tutaj się zdziwisz, przyjacielu. A mianowicie, jeśli masz zielony diament, musisz przejść do świata zaawansowanego, czyli świata futurystycznego, gdzie miałeś zablokowaną jedną ze ścieżek i teraz dzięki zielonemu klejnotowi możesz zdobyć brakującego dżema. Pamiętaj, przyszłość jest świetlana. Życzę powodzenia. Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. 14.13, dobra, powiem wam tak. Platynka tutaj była murowana, nie? Czas na Gone Tomorrow, ostatni poziom już. I tam czeka na nas ostatnie dwa klejnoty i kryształ. O mój Boże, kryształ. Dobra, tutaj będzie japońska nazwa i lecimy. Tak, ja już jestem trochę otumaniony, szczerze powiedziawszy. Jestem naprawdę otumaniony, ja już nie myślę. Ja już po prostu nie myślę. Nie no, to jest wszystko spowodowane tym, że lekkiego mam pierdolca, bo jednak... Co jak co, ale... To co się wydarzyło, nie powinno się wydarzyć. Te fejle z dupy na przykład i tak dalej. Mówię, z tej serii wyjdzie co najmniej z 8 odcinków. Jestem tego święcie przekonany. I już na zaś się wrócimy w sumie, bo tam z tyłu skrzynki się pojawiły, a nie chce mi się potem bawić w zgadywanie, z której to dokładnie strony te skrzynki się pojawiły. Proszę bardzo. Z tej strony się pojawiły. Tak, i powinienem coś wspomnieć na temat tego robocika. Otóż różnica między wersją europejską a amerykańską i NTSC J, czyli japońską, jest taka, że ten robocik, ten ogromny robocik z bardzo dziwną mordą atakuje 4 razy. 2 razy w lewo, 2 razy w prawo. A w wersji NTSC J, czyli japońskiej i amerykańskiej, atakuje tylko 3 razy. Może ktoś na to uwagę zwrócił, może nie. Halo? Halo? Julii nie ma. Jestem z powrotem. I lecimy z koksem. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się nie uda z tymi 99, to troszeczkę będzie mi przykro, no ale niestety nie można mieć wszystkiego, a bardzo chciałem, żeby się udało. Ale przez moją zachłanność do
pseudo speedrunowania wychodzi co wychodzi, więc... Trudno. Najwyżej Crash 3 będzie trochę innym let's playem. Zawsze zdesperowany mogę cofnąć się do dwóch poziomów i pogrindować sobie te 99, to tak też mogę zrobić. Ale pytanie, jak bardzo zdesperowany będę, żeby to uczynić. No, i o to chodziło, tak to się powinno przejść. Jak prawdziwi, kurde, ludzie, a nie jak jakiś, kurde, jak jakaś małpa, która chce jak najszybciej przejść poziom. Ta mówiłem o sobie, dla osób ciekawskich, odnośnie małpy. No i skończyło się tak, jak to powinno się skończyć, czyli dla mnie śmiercią. Nic nadzwyczajnego. Czy kogoś to już w ogóle dziwi, że ja zginąłem? Dobra, czas na ścieżkę zielonego klejnocika. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. No dobra, jestem z wami z powrotem. Przepraszam za takie nagłe ZW. Miałem znowu godzinkę przerwy, ponieważ no niestety nie byłem sam w domu, ale teraz już ten stan samego w domu powrócił. Wiecie, pomidor sam w domu, Michał sam w domu. I kończymy sobie gierkę. Przynajmniej miałem godzinę przerwy, bo musiałem ochłonąć po tych debilstwach, które miały miejsce w tej gierce i serio po prostu ochłonąłem sobie i teraz jest wszystko w porządku i uspokoiłem się. Na tyle się uspokoiłem, że jestem teraz w stanie bezproblemowo podjąć rękawice i spróbować zdobyć te 99 żyć. Najwyżej wrócimy sobie do jednego poziomu i sobie zgrindujemy, bo czemu by nie? Nie jest to nielegalne w końcu. I w taki oto sposób prezentuje się ta ścieżka zielonego klejnociku. Powiem wam szczerze, że nie była ona może aż tak denerwująca, aczkolwiek mogę tu z ręką na sercu powiedzieć, że gdyby nie to, że zielony klejnot był we Flaming Passion. Sorry, to był Flaming Passion? Chyba tak. To... No nie zdobyłbym zielonego klejnocika, co za tym idzie, nie zrobiłbym tutaj 100%. Ta, powinienem zrobić teraz cięcie i tak dalej, ale chcę wam coś pokazać, że... Pamiętacie tą skrzynkę z TNT i tymi tutaj dwoma góry skrzynkami? Technicznie ta skrzynka z TNT powinna wam pozwolić zniszczyć te tutaj na dole. Wiecie, ona powinna sobie teraz stać, wybuchnąć i tutaj na dole by się zniszczyło, co nie? Gówno prawda. Możecie też w taki sposób zrobić. Niekoniecznie musicie zostawiać tę skrzynkę z TNT. No i teraz co? Lecimy sobie już do samiutkiego końca praktycznie. Omijamy zieloną platformę. I cyk. Lecimy z powrotem. Lecimy, że tak powiem sobie, z powrotem, bez zbędnego przedłużania. Okej, i tam na samym końcu mamy trzy ostatnie skrzynki i zdobędziemy już dwa ostatnie klejnoty w tej gierce. Co za tym idzie? Będziemy mieli już okrągłe 100%. Tylko tutaj jeszcze relikt trzeba będzie zrobić, ale to nie będzie trudne. I jak widzicie, cztery rakietki, spin attack, proszę bardzo, dziękuję za uwagę. A teraz czas na ostatnie podpowiedzi od Aku Aku. Crash, mamy kolejne zadanie do wykonania, mianowicie musisz przejść poziom God Tomorrow, znaczy ty musisz, ja będę się tylko patrzył. A ja mam to w dupie.
Pamiętasz, jak zdobyłeś ostatnią zabawkę po pokonaniu ostatniego bossa? A mianowicie jest to fruit bazooka, która bardzo ci pomoże w przechodzeniu następnych leveli. Możesz nią pokonywać duże roboty i nie tylko. Możesz ją użyć za pomocą przycisku L2. Jeśli dostaniesz czerwony klejnot albo diament, jak to woli, spróbuj udać się na rylejskie bagno. Widzisz? Tutaj jest samotny Baby T. Co się stanie, jeśli zabędziesz żółty klejnot, czy masz niebieski diament? To jest szansa na rozwiązanie klątwy piramidy. I to tyle. Pamiętaj, masz wykonać te zadanka, bo ja bardzo na ciebie liczę. Przyjacielu mój. No i cóż, ostatni przycisk nam się tutaj aktywował. Wszystkie kryształy oraz klejnoty będziemy mieli zebrane. Nic tutaj nam nie pozostaje. Jak skopać dupę naszemu, kurde, złoczyńcowi, doktorowi Neocortex. 98%, wszystkie klejnoty zebrane, tylko jeden relikt trzeba zebrać. I to właśnie z poziomu Gone Tomorrow. Ale zanim to jednak uczynimy, myślę, że w honorowy sposób powinniśmy zakończyć gierkę z wynikiem 99 żyć. Też tak uważacie? No, ja tak samo uważam, więc pozwólcie, że polecimy sobie na poziom, gdzie mamy możliwość zdobycia dużo żyć i gdzie powinienem wam pokazać tamte życia, które są schowane, więc dajcie mi sekundkę. Proszę bardzo, ominęliśmy sobie żółtą platformę i 5 żyć. Co przez to, że straciłem tutaj 3 życia albo 4, nie, 3 albo 2 życia, to miałbym już tych żyć, no, 92. No ale spokojnie, to się da nadrobić, więc to tylko chciałem wam tyle tak pokazać w ramach ilustracji, żeby nie było, że ja tutaj zły, niedobry jakieś cheat kody wpisuję na 99 żyć. Ja jestem wiarygodny w tym, co robię. Wam chciałem to tylko zaprezentować. A teraz widzimy się, no nie wiem, w Warproomie. Zobaczymy, ile będę miał żyć na samiutki koniec tego oto poziomiku. No i zakończyliśmy poziom z wynikiem 92 życia, więc to jeszcze nie jest do końca zadowalający mnie wynik, ale może pójdźmy do Orient Express. Tam byśmy sobie ładnie nakosili żyćka, bo to już tylko nam 7 żyć brakuje, a ja chcę być słowny. Chciałem zrobić let's play i skończyć grę z 99 żyć. To chcę być słowny i chcę tego dokonać, bo wiem, że ja jestem w stanie to zrobić, więc powrót do Orient Express i będę grindował sobie dalej żyćka. Widzimy się za chwilę. Oczywiście muszę wam jeszcze jedną rzecz pokazać w Orient Express. Mianowicie górną część poziomu. Tutaj mamy na przykład życie schowane. A kto by się spodziewał? No proszę, widzicie? Już mamy dodatkowe żyćka. Mówiłem, że ja sobie jakoś dam radę? Czy nie mówiłem? He? O, i tutaj jest jeszcze żyćko ukryte, he? No to jeszcze 2 życia nas tylko dzielą od 99. O, i fajny trik ogarnąłem. No i dobrze, proszę państwa, mamy 99 żyć. Niestety glitch z ponad 99 żyć mi się tutaj nie udał. Troszeczkę szkoda, bo Crash 1 i 2 się udał, no to w trójce powinno też się niby udać, ale no niestety nie wyszło. A przynajmniej nie tak jak chciałem. Mamy 99 żyć, więc można by powiedzieć, że jestem słowny. No bo dotrzymałem słowa technicznie, rzecz ujmując. Ale to tylko pokazuje, że też jestem uparty jak osioł i samo zaparcie tutaj przewyższa, że tak powiem. Dobra, Neocortex, let's do it! Zakończmy ten shit. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious! But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy! Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you!
Bandicoot for the last time! Give the crystals to me! Moi kochani, Dr. Neo Cortex. Co ja mogę na temat tego bossa powiedzieć? To jest 100 razy lepsza konfrontacja niż w Crashu 2 i 100 razy lepsza konfrontacja niż w Crashu 1. Definitywna konfrontacja, taka jaka powinna być, a nie to co dostaliśmy w Crashu 2. Bo to co dostaliśmy w Crashu 2 to był śmiech na sali. Więc tak, drobna sugestia co miało miejsce. Uka Uka i Cortex tam cwaniakowali, że ohohohoho, zdobyłeś wszystkie kryształy, więc teraz musimy się ze sobą rozprawić, bla 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 bla. Znaczy bardziej Cortex kozaczył, bo Uka Uka był wyjątkowo zdenerwowany, co troszeczkę mnie nie dziwi. No i cóż. I teraz walczymy. Jak widzicie, konfrontacja nie jest jakoś super uber trudna. W dużym skrócie Cortex będzie właśnie pokazywał takie oto kocie ruchy. I teraz będziemy musieli mu zbić drugi punkt zdrowia, co nie będzie dosyć łatwe, bo sami widzicie, że Cortex współpracować nie chciał, ale spadł w dół. W drugiej fazie, jak widzieliście, Aku i Uka Uka się tutaj naparzali, robili takie tornado. Ja za młodu myślałem, że będę mógł pomóc Aku Aku, co skończyło się oczywiście fiaskiem, bo straciłem życie w najbardziej gówniany sposób. Zresztą zawsze mnie w ogóle dziwiło, że Aku Aku odłączył się od Crasha, ale starałem się to zrozumieć, bo jednak jak Cortex tutaj walczy z Crashem, to fajnie to wygląda, że wiecie, bracia walczą sami ze sobą, a tutaj Cortex z Crashem przy okazji walczą. Mega fajne. I po Cortexie. Tutaj byście zdobyli moc szybkiego biegania, która ułatwiłaby wam czasówki. Ale my to już mamy za sobą dawno temu. Bardzo łatwy boss swoją drogą, a muzyka była jeszcze lepsza. Defeated again! This is not fair! Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the gems! We still have a chance to triumph! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze zakończenie gry, ponieważ jest jeszcze drugie zakończenie, aczkolwiek to drugie zakończenie odpali się w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie klejnoty oraz wszystkie time relics, ponieważ tak jak słyszeliście tutaj, Uka Uka wyraźnie powiedział, że to jeszcze nie koniec, ponieważ Cortex już chciał wystawić białą flagę dla drużyny oczywiście zła, chciał określić to słowami, że oczywiście to jest nie fair, że musi sobie teraz odpocząć, bo go głowa boli, najlepiej to na plaży z drinkiem i tak dalej, i tak dalej. No ale o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że teraz naszym zadaniem będzie zebranie wszystkie klejnoty oraz time relics, żeby stoczyć drugi raz walkę z doktorem Neo Cortex. Ale jako, że my już mamy wszystkie klejnoty zebrane, to teraz wystarczy zebrać jeden time relics i będziemy mieli wszystko ogarnięte. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu polecieć teraz do Gone Tomorrow i skopać dupę Gone Tomorrow, zdobyć ostatni relikt i powtórzyć konfrontację. I będziemy mieli pełnoprawne 100% i good ending, który oczywiście, w cudzysłowie, będzie kontynuowany w The Wrath of Cortex. No ale skoro wychodzi Crash 4, to myślę, że Crash 4 w pewnym stopniu będzie kontynuował ten wątek. Swoją drogą, chciałem tutaj zrobić cięcie i zobaczyć się z wami już tam w Warp Roomie, kiedy bym wychodził z Gone Tomorrow, ale stwierdziłem, że na tych napisach sobie pogadamy, bo na drugich napisach was zostawię i sobie będziecie mogli posłuchać muzyki, bo czemu by nie. Więc takie moje malutkie pytanie, jak wam się ten Let's Play z Crasha 3 podobał w porównaniu do tego sprzed 6 lat? Bo powiem wam szczerze, pomimo tego, że momentami było widać po mnie, zwłaszcza po dzisiejszej sesji, że byłem mega striggerowany, stiltowany tym wszystkim, to jedno jest pewne. Jest to definitywna wersja Let's Playa z Crasha 3, klasycznego. Bardzo mi się podobało prowadzenie, opowiedzenie wam o ciekawostkach, dawaniu tych porad Aku Aku i tak dalej. Swoją drogą dzięki za kolak, że mi pomagałeś. Tak samo jak dziękuję Gespatio, który mi pomagał
w Crashu 2 te 2 lata temu, aczkolwiek porady wykorzystałem w Let's Playu w tym roku, ponieważ uważam, że wypadało je wykorzystać, bo po co miałbym zatrudniać nową osobę, by na nowo nagrywała. Mamy 99%. W razie co sobie zapiszę. No. Więc tak, jakbyście się pytali, to Gespatio w Crashu 2 mi pomagał, a Zakolak w Crashu 3 jako maska Aku Aku. Mam nadzieję, że wam się ta maska również podobała, ponieważ może tam czegoś ciekawego się dowiedzieliście, nie powiem, że nie. No i co? O reszcie sobie pogadamy później. Teraz czas na Gone Tomorrow. Muszę skopać temu poziomowi zadek. Moi kochani, koniec. Proszę bardzo, Platynowy Relikt. Ostatni taniec. Ostatni klasyczny taniec. Niechaj będzie. W taki oto sposób 100% mamy już zagwarantowane. 15 platynek, 13 goldów. To jest bardzo ładny wynik, ponieważ platynki przewyższają goldy. Zapiszemy sobie i teraz nie pozostaje nam nic innego jak rewanż z Cortexem oraz Uka Uka. Jak on się skończy, jaki ending nam będzie dany, tego dowiemy się po pokonaniu Cortexa. Więc po raz drugi stoczymy walkę. I już teraz tak bardziej na luzie będę podchodził do tego, bo wszystko co chciałem powiedzieć, zdążyłem wam powiedzieć. Yes, it is true. The Bandicoot has brought all of the crystals and all of the gems to me. Ultimate power is mine. The world as we know it is about to end. Teraz tak jak to Uka Uka powiedział, już nie walczymy tylko o to, żeby tam dobro wygrało ze złem, czy tam zło z dobrem. Ale teraz walczymy o losy świata. Mając już wszystkie klejnoty i wszystkie anki czasowe. Albo po prostu relikty. Raz mówię tak, raz tak, bo to jest tak naprawdę już wszystko kwestia tak zwanego przyzwyczajenia. Chociaż rzadko kiedy anki na relikty mówię anki. Ale mogę przyznać, że za dzieciaka Cortex sprawiał mi lada, znaczy nie lada problem w sumie, bo tata musiał mi wręcz pomagać w konfrontacji z Cortexem, a sam nawet tata sobie nie dawał rady w tym, kiedy ja miałem tam z 5-6 lat, kiedy grałem po raz pierwszy, bo taka ciekawostka, Crash 3 to był mój pierwszy Crash, w jakiego zagrałem. I mówię to bez żadnej kapy, serio, to był pierwszy Crash, w którego zagrałem. Nie Crash 1, nie Crash 2, ani na pewno nie Team Racing, chociaż w Team Racing to demówkę grałem. Ale Crash 3. I to ten najlepszy, jeden z najlepszych. Chociaż teraz bym, no zresztą, moje zdanie poznacie pod koniec, jak już pokonamy Cortexa i wszystko się skończy. Tak więc, ja się zamykam, a wy słuchajcie sobie muzyki. Moi kochani, boss pokonany. No, it cannot be. Not a prisoner of time again. Time Twister Machine could not hold itself together. We were lucky to escape. Give me the mask! With it I shall take over the world! Come on! It is difficult to say what has happened to our enemies, but I doubt we will... I w taki oto sposób, moi kochani,
przeszliśmy Crasha Bandicoot 3 klasycznego po raz ostatni w Let's Playu odcinkowo. Dziękuję wam za oglądanie. Naprawdę dziękuję. To była moim zdaniem niesamowita zabawa i można by powiedzieć, że pierwsza część podróży do Crasha 4 jest zaliczona. Drugą częścią podróży oczywiście będzie Insane Trilogy, gdzie tam ogramy wszystko na... tak naprawdę na 100%, ponieważ i będą relikty w Crashu 1 wszystkie, i w 2, i w 3. I tam nawet pokażę Hot Coco i Aegipusa Rex. Ale odnośnie tego zakończenia, no cóż. Stał się najczarniejszy z najczarniejszych scenariuszy. Pojawiła się czarna, praktycznie czarna maź, która zabrała Ukę i Cortexa właśnie do... No cofnęła ich w czasie, cofnęła ich w sumie w rozwoju, tylko Ukałuka przetrwał, bo Entropy i Cortex, jak widzicie, to są teraz Baby Cortex i Baby Entropy i to dało również pewną inspirację dla Binoxa, żeby dodali jako nowe postacie, wiecie, Baby Entropy i Baby Cortex, tam, świetne postacie, dziękuję za uwagę. No ale tak szczerze, Aku nawet to skomentował, że teraz zło nie powróci przez bardzo długi czas, więc chwilowo nasi bohaterowie mają wakacje. I to była praktycznie ostatnia gra Naughty Dog przed Team Racing. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Crasha platformowego, to było oficjalne pożegnanie serii Crasha. I praktycznie po tej gierce wydarzył się Derafów Cortex, który ni stąd, ni zowąd przywrócił Cortexa i Entropiego do normalnych rozmiarów, do ich normalnych wieku. I to mnie naprawdę mega zastanawia, bo skąd oni się wydostali? Niby są jakieś przesłanki, że to Engine wynalazł jakiś tam teleport, który pozwolił powrócić tym dwóm osobnikom z powrotem do ich czasów, dzięki czemu wrócili oni w pełnej okazałości, czyli wiecie, jako dorośli. No ale to są tylko, jak dla mnie to są tylko plotki, bo nigdzie nie było oficjalnego potwierdzenia czegoś takiego. Myślałem, że w sumie napisy będą trochę dłuższe, ale zapomniałem, że to jest przecież klasyczny Crash. Tutaj napisy są troszkę krótsze. Ile będziemy mieli procent? 100. No, czyli praktycznie gierkę, tak jak chciałem, to ukończyłem. Cóż, co już ja mogę więcej powiedzieć? To by było na tyle. Moja opinia o Crashu Trójce troszeczkę się zmieniła, moi drodzy. Powiem wam szczerze tak. Crash Dwójka, wbrew pozorom, mimo że wprowadził bardzo debilne, wręcz mogę to powiedzieć, cofanie się, to jednak Crash Trójka, pomimo tego, wprowadził taki bardziej perfekcyjny gameplay, przez co cofanie się jest takie łatwiejsze, lżejsze i ciekawsze w klasycznym Crashu Trójce. Ale. Idąc dalej, Crash Dwójka, przyznam szczerze, że miał w pewnym stopniu ciekawsze konfrontacje z bossami, bo tutaj wszystko niby jest spoko, ale tak na dobrą sprawę, może poza Entropim, to reszta konfrontacji wypada dosyć. Chociaż jeszcze nie, przepraszam, Cortex był nawet spoko konfrontacją, bo Engine to praktycznie zerowe wyzwanie. Jest to praktycznie większe wyzwanie to było w Crashu Dwójce niż w Crashu Trójce i taka jest prawda. Odnośnie fabuły, to fabuła cały czas uważam, że jest bardzo dobra, jak nie najlepsza, jeżeli chodzi o trylogię. A cóż, a co zresztą, chwilowo, jeżeli chodzi o oryginalną trylogię, to Crash 2 wygrywa pod względem najlepszej gry. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i że byłem informatywny, a my widzimy się w kolejnych Let's Playach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i pa pa!